Cześć, Chris, witajcie na kolejnym filmiku. Dzisiaj zbudujemy sobie taką prostą sieć Wi-Fi na domek. A więc zaczynamy. Wykorzystamy sobie w sumie trzy urządzenia. Pierwszym zestawem będzie Mercury Sys Halo S12. Będą to dwa osobne urządzenia, jednak nie będziemy ich łączyć w technologii Mesh, tylko każdy z nich będzie pracować osobno. Po tym samym SSID na częstotliwości 2, 4 oraz 5 GHz. Dlaczego tak? Ponieważ każde z tych urządzeń będzie w innym pomieszczeniu, dosyć daleko od siebie i będą one do centralnego punktu podłączone kablem właśnie UTP. Następną rzeczą, którą wykorzystamy, będzie router firmy MikroTik. Jest to model RB2011, który będzie punktem właśnie centralnym. Rozpakujmy go sobie, pokażę Wam, jak on wygląda dokładnie. Jest to dosyć fajny routerek od MikroTika, jeden z lepszych modeli, który lubię w takich projektach właśnie wykorzystywać. Mamy tutaj 5 portów gigabitowych, ma także SFP, które można było wykorzystać, na przykład jeżeli byśmy sobie chcieli podłączyć światłowód. Możemy nawet podłączyć tutaj światłowód w technologii PON, nie ma tutaj to większego znaczenia. Mamy także 5 portów Fast Ethernet. Dodatkowo MikroTik jest wyposażony w dotykowy wyświetlacz, który nam tutaj wyświetla statystyki. Można tutaj konfigurację też zrestartować. Zasilanie 12V. Z tyłu jeszcze mamy dodatkowy port. To jest chyba port konsolowy. A więc wykorzystamy sobie właśnie tego dosyć fajnego MikroTika. Dosyć fajne urządzonko. I do tego dorzucimy oczywiście dwa urządzenia Halo, dwie kosteczki, bardzo malutkie, sprytne. Myślę, że będzie to całkiem ładnie wyglądać. Raz, dwa. Mercury Sys jest bardzo fajne urządzenie, ostatnio zaczął robić. I muszę przyznać, że dają radę te ich sprzęty nawet. Jest to dosyć fajny sprzęt. Oczywiście połączymy sobie je kabelkiem UTP. Mamy dwa porty do wykorzystania. Podłączymy do portu 1, a port numer 2 będziemy mogli wykorzystać, jeżeli na przykład gdzieś tam w tym punkcie, którym będzie stać kostka, będzie jakiś telewizor albo konsola czy coś innego. Halo S12 jest systemem 100 megabitowym, czyli polanie mamy do 100 megabitów przepustowości. Jeżeli byśmy chcieli jakiś mocniejszy system gigabitowy, no to musielibyście kupić na przykład zestaw od firmy TP-Link Deco. No dobra, zaczynamy konfigurację MikroTika. Mamy podłączoną już kostkę do naszego MikroTika. To jest to kostka Mercury Sys Halo S12. Uruchamiamy Winboxa, połączymy się z MikroTikiem. Dobra, połączyliśmy się. I co musimy zrobić? Przede wszystkim chcemy, żeby kostka dostawała inną adresację lokalną, tak żeby nie mieli użytkownicy tej kostki nie mieli dostępu na przykład do konfiguracji MikroTika. No i żebym później w statystykach to fajnie wyglądało, chciałbym, żeby adresacja tej kostki była prywatna, oczywiście z zupełnie inną klasą adresową, żeby było łatwo w statystykach coś sobie tam wyszukiwać. A więc zrobimy to właśnie w ten sposób, że sobie to odseparujemy. Cały ruch sobie odseparujemy na zupełnie osobnym bridge'u i wszystko będzie szło tylko i wyłącznie z jednego interfejsu. A więc zaczynamy od utworzenia bridge. Klikamy tutaj na bridge i utworzymy sobie zupełnie nowy bridge, który będzie osobną rzeczą. Nie będzie miał tutaj z tym głównym bridge'em nic wspólnego. Jako że nasz bridge będzie korzystał z portu Fast Ethernet, to wpiszemy sobie tutaj tą nazwę bridge'a Fast. Czyli ten bridge będzie obsługiwał porty Fast Ethernetowe. Bridge został utworzony. Teraz musimy jeden z portów, do którego chcemy kostkę podłączyć, przekierować właśnie na tego bridge'a, czyli wybieramy port 9. Akurat 9 nie jest mi do niczego potrzebny. I tutaj mu zmieniamy opcję na bridge Fast Ethernet. Dlatego ten port będzie tylko i wyłącznie z tego bridge'a korzystał. Dobra, to mamy zrobione. Tutaj już w zasadzie nic nie będziemy musieli najprawdopodobniej robić. Teraz przechodzimy do zakładki IP. DHCP Server.
i musimy sobie utworzyć nowy serwer DHCP. Klikamy DHCP Setup. Wybieramy tutaj Bridge'a, czyli Bridge Fast Ethernet. Klikamy Next. Musimy sobie teraz jakąś klasę adresową stworzyć, na przykład tak, żeby ona się odróżniała. Tam mamy adresację taką standardową w MikroTiku, to jest 192.168.88.1, a my sobie utworzymy klasę na przykład 10.10.1.0/24, czyli 200 parę adresów, 255 adresów sobie tutaj tak jakby zarezerwujemy na potrzeby naszego nowego bridge'a. Klikamy Next, Next. Relay tutaj nam nie będzie potrzebny, więc go usuwamy. Next. No i to jest nasz zasób adresów. Może tyle zostać, nie wiem ile ludzi tam będzie mi się na piętrze podłączać. No i tutaj DNS-y wszystko zostaje tak jak jest. To są DNS-y pobrane od mojego operatora automatycznie. Tu mam port WAN już podłączony. No i dobra, dodaliśmy sobie już serwer DHCP, ale widzicie tutaj na czerwono się pali, czyli coś jest nie tak. No tak, bo nie mam DHCP pula jeszcze dodanego. Trzeba tu jeszcze kilka rzeczy zrobić. Wyłączamy to, klikamy jeszcze raz IP i dodamy sobie teraz pula. Zobaczmy, tak, pula już nam dodał, to chyba nie musimy go nawet dodawać z tego co widzę. To jest ok, wszystko. Ale na czerwono się tam paliło, więc na pewno czegoś nam jeszcze brakuje. Sprawdźmy sobie adresy jeszcze. Tak, tutaj nie mamy tej klasy adresowej, musimy ją także tutaj dodać. To będzie tak, 10.10.1.1/24, 10.10.1.1.0, przepraszam, tutaj jest network, więc sieć, to jest nazwa sieci, nie brama, to jest network. No i oczywiście Ethernet 9, bo ten port będziemy wykorzystywać, apli. No i teraz sobie wejdziemy na serwer DHCP, zobaczmy. Serwer DHCP, który dodaliśmy wcześniej, ten Bridge Fast Ethernet, już się nam tutaj normalnie zapala na czarno, czyli jest aktywny. Zmieńmy sobie jeszcze nazwę jego, żeby nam się tutaj nie mieszało. Niech to będzie DHCP, na przykład, nie wiem, ten dodatkowe kostki będą stać na piętrze, więc wpiszmy na przykład DHCP piętro. To są dla ludzi, którzy będą tam sobie łazić, będą mogli sobie Wi-Fi włączyć jakieś na osobnej klasie adresowej. Dlatego nazwiemy to piętro. Tutaj wszystko jest dobrze. Apli. A z naszego standardowego bridge'a nazwiemy DHCP główny. No i tak może zostać, może tak być. Tu moglibyśmy jeszcze pulę też zmienić nazwę, ale już mi się nie chce tam wchodzić. Wiem, wiadomo o co chodzi, jest dobrze, bo adres pól mamy. Już wam pokazuję. Tutaj są klasy adresowe nasze. No i też tutaj mamy, tak, to jest nasza główna klasa adresowa, czyli defaultowa, też moglibyśmy sobie ją zmienić tak naprawdę. DHCP pool. Na przykład główny. A tutaj pool i na przykład piętro. Coś takiego, żeby było wiadomo później, ładnie to w statystykach będzie dzięki temu wyglądać. Czy coś jeszcze musimy robić? W zasadzie nie. W MikroTiku już chyba wszystko mamy skonfigurowane. Teraz jak sobie wejdziemy tutaj w ARP, może nie w ARP, zróbmy inaczej. Dziś wpiszmy sobie new terminal i tutaj ping. Tam była adresacja 10.10.1.1 brama. Powinno nam pingować w tej chwili. Tak, pinguje. To jest nasza kostka Mercury, jest podłączona właśnie do sieci. Do tego portu Ethernet 9, z którego korzystamy, dzięki czemu mamy już na tej kostce internet, możemy już z niej korzystać. Ona ma adres 10.10.1.1, taką adresację ma pobraną, będzie miała ona dostęp także do internetu, więc to wszystko, tak naprawdę wszystko nam się udało już zrobić na MikroTiku, to jest cała konfiguracja. Teoretycznie moglibyśmy jeszcze na kostce wyłączyć serwer DHCP, żeby kostka swojego adresu, no bo tam jest serwer DHCP włączony na tej kostce, a nie chcemy, żeby na przykład kostka notowała nam jeszcze raz ruch i kolejny adres jakiś tam prywatny dodawała. Chcemy, żeby na przykład kostka dawała nam adresy prosto z MikroTika, więc wystarczy tam tylko serwer DHCP wyłączyć i wtedy będziemy mieli adresację z zakresu 10.10.1 na przykład tam X do 255.
Co teraz musimy zrobić? Teraz musimy przede wszystkim na kostkę się dostać. Tu możemy Ethernet wyłączyć i połączymy się z naszą kostką po Wi-Fi. Spróbujemy się z nią po Wi-Fi połączyć. Tak, to jest nasza kosteczka Mercursys. Bo nawet nie jest zabezpieczona, bo dopiero z pudełka ją wyjąłem. Była do fabrycznych resetowana. Zaraz powinien się komputer połączyć. Zobaczmy, jaką adresację nam przyzna. Tak z ciekawości, bo nie pamiętam, czy tam standardowy serwer DHCP. Tak, serwer DHCP jest na pewno włączony, bo adresację mamy 192, widzę 168.0.1. A zobaczmy w ogóle, czy net działa. Tak, net działa z tej kostki, jak widać. Na przykład speed testa spróbujmy zarzucić. Tak z ciekawości sprawdzę, jaka prędkość będzie. Mam łącze 130x15, ale tutaj mam tak troszkę nietypowe rozwiązanie w tej chwili wstawione, więc z ciekawości zobaczę, czy nam to coś ucina w ogóle. Zwłaszcza, że korzystamy z portu Fast Ethernet. No, 50 mega, nieźle, jest ok. Dobra, co mieliśmy sprawdzić? Tam nam się adresacja pokazywała tej kosteczki, 0.1 było. Tak, musimy sobie oczywiście login, create login, password porobić. Piszmy jakieś hasło. Niestety Mercursys tego wymaga. No, jesteśmy zalogowani w Mercursysie. No tak, tu mamy dynamiczną adresację włączoną standardowo. Zobaczmy status. No i jesteśmy podłączeni. Adresacja to jest naszego Mercursysa. No i tutaj jak widać DNS serwer. On wszystko już z Mikrotika tutaj nam pobiera. 10.10.1.1.78.11.26 nam to niepotrzebnie natuje. Tak naprawdę wystarczy teraz sobie wejść tutaj do Mercursysa, DHCP, DHCP settings, dajemy disable i będzie nam pobierać adresację właśnie tutaj tą prosto z Mikrotika. Możemy sobie kilka punktów tak wstawić, kilka takich kostek. Dzięki czemu możemy na przykład na piętrze mieć adresację 10.10.1.1, a na parterze 11.11.1.1, może nawet tyle, ile mamy portów w tym Mikrotiku. Możemy sobie tyle takich kostek nastawiać. Tak samo możemy sobie wszystko porobić na VLANach, potagować wszystko. No, jest tu naprawdę dużo opcji konfigurowania tego ruchu. I z tego, co się orientuję, to my stąd chyba nie mamy dostępu do konfiguracji, nie powinniśmy mieć dostępu do konfiguracji Mikrotika, bo jesteśmy w zupełnie innej sieci lokalnej. To jest nasz adres do Mikrotika. No i się do niego niestety w żaden sposób nie dostaniemy. Tak samo jak piszemy 10.10.1.1, nie mamy dostępu do Mikrotika. Niezależnie co byśmy próbowali wpisywać, skanować sieć i tak dalej. Ta sieć jest po prostu odcięta, ale internet oczywiście na niej spokojnie działa. Także dzięki, myślę, że całkiem fajną rzecz zrobiliśmy. Fajnie to działa, nawet prędkość jest całkiem niezła. Nic tutaj nie wycina. No Mikrotik w końcu to jest dobry sprzęt. Także dzięki, trzymajcie się, do następnego filmiku. Cześć!